że świeć mózgu nie stwierdza się po to, aby pobierać narządy, tylko tak naprawdę, żeby zakończyć terapię, która tak naprawdę temu pacjentowi już nie pomoże. Kiedyś sam się zastanawiałem, czy jeżeli to ja bym był osobą po transplantacji, to czy chciałbym wiedzieć, czy nie. Czy jeżeli to ktoś z moich bliskich byłby dawcą, to też czy chciałbym wiedzieć, do kogo trafiły te narządy. Każdego roku musiałem wysyłać do poltransplantu informacje, taki raport dotyczący osób, które zostały przyjęte do naszej poradni transplantacyjnej pod opiekę, a nabyły narząd w innym kraju. Nie słyszałem nigdy o sytuacji, aby dochodziło do nielegalnego przeszczepienia narządu na terenie Polski. Co by było, jeżeli ktoś by do kraju przyjechał z nielegalnie nabytym przeszczepieniem narządu? Ciężko jest mi powiedzieć. Tak naprawdę na pewno musiałyby być o tym poinformowane takie instytucje jak Poltransplant i, szczerze mówiąc, policja. Dwa kierunki, które mogą zwiększyć liczbę wykonywanych transplantacji. Jest to dawstwo żywe, czyli to, co u nas tak naprawdę w jakiś sposób raczkuje. Jest jeszcze coś takiego jak dawstwo po zatrzymaniu krążenia. Świadomość społeczna, ale nie mam na myśli tylko tutaj świadomości przeciętnego obywatela, ale także medyków. Bo jednak nie ma co owijać bawełnę. Ta świadomość wśród medyków też wcale nie jest jakaś na bardzo wysokim poziomie. I jednak okazuje się, że są szpitale, które do tej pory nie zgłosiła ani razu jednego dawcy. Witamy serdecznie, Strąg Rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Rakowski, który na co dzień jest koordynatorem w Szpitalu Uniwersyteckim w Wrocławiu i pełni też funkcję koordynatora wojewódzkiego na Dolnym Śląsku. Cześć. Witam wszystkich, witam Ciebie. Może na początek, tak na rozgrzewkę, zaczniemy. Od czego zaczynasz swój dzień jako koordynator, przychodząc do pracy? Jeżeli to jest taki standardowy dzień, kiedy nie mamy zgłoszenia, które najczęściej odbywają się w nocy, więc wtedy ten dzień albo się przedłuża, albo zaczyna się wcześniej rano. Natomiast jeżeli jest taka standardowa noc przez pana, zaczynamy tak naprawdę od wizyty u pacjentów, od takiego porannego obchodu i odprawy, aby zobaczyć, co się dzieje u naszych pacjentów, którzy oczekują na pilną transplantację serca, a także u tych pacjentów, którzy są w tym momencie u nas w szpitalnym oddziale i są kwalifikowani do transplantacji lub mechanicznego wspomagania krążenia, bo to jest taka metoda, która pozwala niektórym doczekać momentu, kiedy znajdzie się odpowiedni narząd. Więc jest to najczęściej obchód, wizyta. Później standardowo sprawdzamy wyniki pacjentów. Tak, a bieżące czynności, czyli odpisanie na maile, sprawdzenie wszystkich informacji, które spłynęły odnośnie ostatnich wykonanych transplantacji, czyli mówimy, jakieś dodatkowe badania wykonaliśmy u nas w szpitalu u dawcy. Ja biorę też czynny udział w kwalifikacji pacjentów do transplantacji, czyli wykonujemy próby, testy, 6-minutowe testy marszu, a także takie próby wysiłkowe z pomiarem zużycia tlenu, która tak naprawdę odzwierciedla nam stan wydolności organizmu. No i jeżeli już mam jakiś komplet badań, ja tak naprawdę staram się też tego pilnować, czy pacjent ma wszystko, aby móc znaleźć się na tej liście, no to przygotowuję dokumentację do wpisania takiego pacjenta na listę oczekujących, a później w ustawowych rejestrach transplantacyjnych. No i tak naprawdę na ten brak zajęć nie można narzekać. Oczywiście te nasze codzienne zajęcia są przyplatane tak naprawdę zgłoszeniami narządów potencjalnych od potencjalnych dawców. Czasem też jest taki dzień, że to u mnie w szpitalu jest ktoś ze stwierdzoną śmiercią mózgu i wtedy to ja go zgłaszam lub moja koleżanka, która pełni podobną funkcję, do ustawowych rejestrów transplantacyjnych i narządy są alokowane dla najbardziej pilnych pacjentów. Jeśli chodzi o zgłoszenie potencjalnego dawcy, to tutaj też często musi się odbyć rozmowa z najbliższymi. Domyślam się, że nie jest to łatwa rozmowa. Z jakimi takimi trudnościami największymi można się spotkać? Tak, tak. Jak już mamy stwierdzoną śmierć mózgu, tak naprawdę pierwszym etapem to jest sprawdzenie
czy potencjalny dawca, czy ta osoba, która zmarła, nie zgłosiła sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu. Jeżeli taki sprzeciw nie istnieje, to musimy się dopytać, czy ta osoba za życia nie zgłosiła sprzeciwu słownie na pobranie narządów. No i to jest właśnie całe clue tej rozmowy. Czyli de facto to nie my się pytamy rodziny, czy ona wyraża zgodę na pobranie narządów, tylko staramy się ustalić, jaka była wola osoby zmarłej. Bo według prawa każdy z nas jest dawcą do momentu, kiedy nie zgłosi sprzeciwu. Czyli jeżeli ten sprzeciw nie został zgłoszony słownie, nie został poprzez Centralny Rejestr Sprzeciwów odnotowany, a także nie został spisany gdzieś na jakimś dokumencie, do którego ma dostęp ktoś najbliższy, no to według prawa mamy zgodę na pobranie tych narządów. No i te rozmowy nie są łatwe, bo niestety nie rozmawiamy na temat naszej śmierci, tego, co chcielibyśmy zrobić z naszym ciałem, kiedy już odejdziemy z tego świata. No i to samo tyczy się narządów, czyli pobrania i przeszczepienia ich innym pacjentom, jeżeli będzie do tego przeciwwskazań. Te rozmowy nie są łatwe, a tak naprawdę powinny być łatwe, bo mimo tego, że jest to temat taki trudny, ktoś traci osobę bliską, to wydaje mi się, że gdybyśmy za życia przekazali swoim bliskim, co chcemy, aby się stało z naszym ciałem po śmierci, to tak naprawdę to byłaby krótka rozmowa, ponieważ anestezjolodzy tłumaczą cały proces terapeutyczny, który został przeprowadzony, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić i dlaczego ostatecznie do tej śmierci mózgu doszło i jak wygląda poszczególny etap badań. I rodzina generalnie jest na bieżąco o tym informowana, więc oni często doskonale wiedzą, na jakim etapie jesteśmy. Wiedzą, o której godzinie będzie druga seria i tak naprawdę co ona wniesie i z czym to się wiąże. Ta rozmowa to powinna być tak naprawdę zwykła formalność, a przez to, że nasze społeczeństwo jest jednak dalej nieświadome, no to często musimy zacząć od początku, aby wytłumaczyć, co to jest ta śmierć mózgu, jak wygląda system prawny w Polsce. No i cała trudność jest w tym wszystkim, aby w tym trudnym momencie ta duża ilość informacji do tych rodzin, do tych bliskich dotarła ze zrozumieniem. Czy na przestrzeni ostatniego roku, dwóch ta świadomość zwiększyła się, czy tutaj ciężko odczuć to tak w pracy? Bo mam wrażenie, jak ja przynajmniej rozmawiam z ludźmi, że jednak moim zdaniem to jest trochę lepiej, choć no i tak jest jeszcze wiele osób, które nie jest świadome na tyle, na ile powinno być. Myślę, że to zajmie nam jeszcze lata, zanim wypracujemy taką postawę obywatelską i taką pełną świadomość całego społeczeństwa. Tak naprawdę trudno jest nam ocenić po takich jednostkowych sytuacjach, bo doskonale wiemy, że spotykamy się z różnym społeczeństwem, z ludźmi, którzy tak naprawdę nie mają nic wspólnego z medycyną, którzy nigdy nie chorowali, lub osoby młode, które naprawdę były zupełnie świadome i takie rozmowy w swojej rodzinie odbyli. I to są takie najłatwiejsze rozmowy, bo to jest tak naprawdę przekazanie informacji przez rodzinę, która już wcześniej została przekazana przez osobę zmarłą. I tego byśmy sobie życzyli naszej pracy i tego byśmy sobie życzyli naszym pacjentom, a może i kiedyś nam tak naprawdę, bo nigdy nie wiemy, czy to także nas nie dotknie jakaś niewydolność narządu, która będzie na tyle ciężka, że będzie musiała się skończyć transplantacją, więc my jak najbardziej także bierzemy na siebie ten obowiązek tak naprawdę uświadomienia społeczeństwa, bo to nam powinno pomagać w codziennej pracy. Myślę, że w ciągu 2 lat dużo więcej się na ten temat mówi. Myślę, że jednak chwilę zajmie nam zbudowanie takiego poczucia zaufania przez społeczeństwo, bo tak naprawdę niedawno dopiero skończyliśmy mówić o pandemii koronawirusa, no więc to jest coś, co powinniśmy budować i miejmy nadzieję, że żadna kolejna pandemia lub jakaś inna tragedia nie przysłoni nam tej pracy, którą budujemy na co dzień, bo myślę, że ostatni rok pokazał, że jednak można zrobić liczbę przeszczepionych narządów około 2000, a doskonale wiemy, że to jest jeszcze jednak taki tył Europy.
Więc życzymy sobie tego, żeby z roku na rok tych narządów było przeszczepianych coraz więcej. Jeśli chodzi o przeciwników, bo wiemy, że też są osoby, które nie zgadzają się tutaj z transplantologią, z pojęciem śmierci mózgu. Myślę, że jest to też bardzo często mylone po prostu ze śpiączką. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, na czym tutaj polega problem, jeśli chodzi o te osoby właśnie, które uważają, że nie przyjmują po prostu śmierci mózgu? Myślę, że to jest taki podobny problem, jak był ze wszystkimi ruchami antyszczepionkowców, że te ich hasła są takie bardzo, bardzo nośne i jest rzesza ludzi, którzy tak naprawdę chętnie powtórzą to, może nawet nie zawsze się z tym do końca identyfikują, ale jednak ten przekaz jest niesiony dalej. Chyba podobnie to wygląda jak z każdym jednym plotką lub oczernieniem kogoś. Jeżeli zostanie powiedziane coś szokującego, to bardzo szybko się to roznosi. Jeżeli trzeba napisać sprostowanie, wyjaśnienie, to jest to już umieszczone malutkim druczkiem gdzieś na końcu czasopisma i tutaj sprawa wygląda podobnie. Jest grupa ludzi, która tak naprawdę może głosić tezę, że śmierć mózgu nie istnieje, a tak naprawdę ostatecznie nie mamy takiej grupy osób, która w jakiś sposób to zwalcza. My jako koordynatorzy, każdy transplantolog, anestezjolog może powiedzieć coś od nas, że jest to nieprawda, że jak najbardziej jest to udowodnione i na co dzień się z tym spotykamy w naszej pracy i tego doświadczamy. Natomiast nie ma takiego, nie jest to tak nośne, takiego, nie ma takiego wydźwięku. Zresztą sami widzimy, że jednak o tej śmierci nie mówi się, nie przedstawia się osób zmarłych. Ich rodziny nie zabierają głosu, nie mówią o tym bohaterstwie, które się dokonało, że ktoś zmarł i te narządy uratowały czyjeś życie, tylko raczej każdy przeżywa tą żałobę po cichu. No więc ta osoba zmarła nie ma jak się obronić. Nie zawsze transplantolodzy uważają się za osoby kompetentne, które powinny mówić o śmierci mózgu, bo to nie transplantolodzy stwierdzają śmierć mózgu, co należy też podkreślić, że śmierć mózgu nie stwierdza się po to, aby pobierać narządy, tylko tak naprawdę, żeby jednak zakończyć terapię, która tak naprawdę temu pacjentowi już nie pomoże. No więc myślę, że te wszystkie ruchy mają jednak większą moc niż poszczególne pojedyncze jednostki, które coś w tym temacie powiedzą. Tak, to myślę, że to bardzo ważne właśnie zdanie, które zostało powiedziane, że nie jest to sprawdzane, aby pobrać narządy, tylko żeby zakończyć tak, pewien tak. etap i terapię. To myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i to należałoby podkreślić. Oczywiście ta donacja narządów jest tak naprawdę też zrealizowaniem tak naprawdę prawa. No jeżeli jest ktoś ze stwierdzoną śmiercią mózgu i nie zgłosił sprzeciwu i nie ma przeciwwskazań medycznych, ani nie jest prokuratora nie wniosła sprzeciwu na donację narządów, to tak naprawdę realizujemy, wypełniamy jakąś tam część prawną. Natomiast nie robi się to głównie w tym celu. Stwierdzić mózgu możemy stwierdzić tak naprawdę nawet u osoby bardzo zaawansowanej wiekowo, która ma 85 lat, która wcale nie byłaby dawcą narządów, ale nie robimy tego po to, aby pobrać te narządy, tylko po to, aby ta terapia tak naprawdę nieskuteczna, która nic nie wniesie, nie zmieni, aby po prostu ją zakończyć. Tutaj jeśli padło już wiek, to też bardzo często wiem, że pojawiają się pytania, czy jest jakaś górna granica dla osoby, która może zostać dawcą. Tak naprawdę nie ma, nie jest to nigdzie zapisane, ponieważ doskonale sobie zdajemy sprawę i my to widzimy też na co dzień u naszych pacjentów, że ten wiek metrykalny wcale nie jest odzwierciedleniem wieku biologicznego. Często mamy 70-kilkulatka, który jest naprawdę nieobciążony i te narządy jak najbardziej mają szansę podjąć prawidłową funkcję, a zdarzają się osoby, które są w średnim wieku, 50 lat, które są tak obciążone lub, a nawet o tym wcześniej nie mieli pojęcia, nikt z bliskich o tym nie wiedział,
że te naczynia są tak zmienione przez miażdżycę, że ryzyko, że te narządy nie podejmą funkcji jest bardzo duże. Więc tak naprawdę to stan kliniczny i taka bardziej biologia decyduje o tym, czy się zdecydujemy. Natomiast faktycznie taką, bym powiedział, psychologiczną granicą jest ten wiek 75 lat, myślę, gdzie najczęściej rozważa się donację narządu. Jeśli chodzi już o samą procedurę stwierdzania śmierci mózgu, to czy mógłbyś coś więcej powiedzieć, jakie tam są próby wykonywane? Tak, co do samej procedury stwierdzenia śmierci mózgu, myślę, że tutaj najlepszymi mówcami to są anestezjolodzy, neurolodzy lub neurochirurdzy, bo to no oni na co dzień przeprowadzają takie badania. Natomiast w pierwszej kolejności trzeba wykluczyć lub potwierdzić, czy my jesteśmy w stanie w ogóle temu pacjentowi jeszcze pomóc, czy wykorzystaliśmy wszelkie możliwości terapeutyczne i lecznicze. Jeżeli zostały wszelkie możliwości wykluczone, a stan kliniczny pacjenta pokazuje na to, że może być podejrzenie tej śmierci mózgu, to się wysuwa takie właśnie formalne podejrzenie śmierci mózgu. Jest to tak naprawdę regulowane prawnie i mówi o tym obwieszczenie ministra zdrowia, które pochodzi z 2019 roku. Jest to całkiem świeży dokument i jest tam także specjalny protokół postępowania, który krok po kroku mówi, jakie czynności należy wykonać, o której godzinie zostało wysunięte podejrzenie śmierci mózgu. Trzeba określić, w jaki sposób doszło do uszkodzenia, czy to było pierwotne, czy wtórne. Natomiast co ważne jest, że pierwszą serię wykonuje anestezjolog, czyli tak naprawdę osoba, która w ogóle nie jest zaangażowana w pobranie i przeszczepienie narządów. Są ramy czasowe, które trzeba spełnić, aby wykonać kolejną serię. I tutaj takim najkrótszym odstępem czasowym to są 3 godziny. Jeżeli mamy rozpoznaną śmierć mózgu poprzez badanie tak naprawdę instrumentalne, czyli polega to na tym, że podajemy kontrast do naczyń mózgowych, ale raczej staramy się zakontrastować te naczynia mózgowe. Widzimy w tomografii, czy ten kontrast tak naprawdę świeci. Jeżeli nie ma zakontrastowania, to są lekarze, którzy tak naprawdę muszą posiadać odpowiednie doświadczenie i opisują, czy to badanie spełnia takie radiologiczne kryteria, czy jest brak zakontrastowania, co jest jednoznaczne, że ten mózg nie jest odżywiony, niedotleniony, czy jest po prostu krytycznie uszkodzony, wręcz nieodwracalnie. I wtedy, jeżeli mijają nam te 3 godziny, bo to badanie nam skraca ten czas, do drugiej serii już musi przystąpić jeszcze jeden specjalista, czyli neurolog lub neurochirurg. Dołącza do tego anestezjologa, który przeprowadził pierwszą serię badań i po kolei od początku przeprowadzają całą serię badań. Zakończenie tych badań jest jednoznaczne ze stwierdzeniem śmierci mózgu, czyli tak naprawdę zgonem pacjenta. Jest to odnotowane co do minuty i w tym momencie tak naprawdę to jest ten moment, kiedy koordynator transplantacyjny może włączyć się do gry i sprawdzić, czy ta osoba zgłosiła sprzeciw, czy nie. Natomiast cała procedura odbywa się bez zaangażowania koordynatora transplantacyjnego czy transplantologa, czyli osób, które tak naprawdę są zaangażowane później w proces pobierania i przeszczepienia tych narządów. A co do samych badań, to oczywiście trzeba określić, czy jest pacjent w śpiączce, czy nie jest pod wpływem leków, które go kolokwialnie mówiąc usypiają, czy pacjent nie ma hipotermii. Sprawdza się także takie odruchy bezwarunkowe, czyli jeżeli osoba byłaby nieprzytomna, to mimo wszystko na pewno odruchy by zareagowała, czyli na przykład taki odruch z drzewa oskrzelowego, czyli
zwyczajnie każdy z nas, jeżeli wsadziłby sobie palec do gardła, to mielibyśmy odruch wymiotny. No osoba, która ma krytycznie uszkodzony pień mózgu, no niestety takich odruchów nie posiada. Także nie posiada reakcji źrenic na światło. Sprawdzamy także, sprawdzana jest także próba bezdechu, czy jeżeli wyłączymy respirator, czy mimo wszystko organizm sam dobierze oddechy i ta krew zostanie natleniona, co się sprawdza w badaniu gazometrycznym. Sprawdzamy stężenie tlenu i dwutlenku węgla, a także po tej próbie, czy przyrasta ilość dwutlenku węgla, czy przyrasta ilość tlenu w organizmie. Więc tak naprawdę te wszystkie badania są dwukrotnie wykonane, a w dzisiejszych czasach najczęściej jeszcze każdy szpital wykonuje badanie obrazowe w postaci tomografii. Nie jest to obowiązkowe, ale większość szpitali dysponuje taką możliwością, żeby naocznie, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, pokazać, że jednak w tych naczyniach mózgowych już krew nie krąży. Co jest jednoznaczne tak naprawdę, że ten mózg nie żyje. Jeśli chodzi tutaj jeszcze, tak kończąc temat przeciwników, najczęściej pojawia się jedno nazwisko, profesora Talara. Czy tutaj też krótko mógłbyś się odnieść do tego? Znaczy to jest także doskonale z naszej pracy, ale nawet też tak myślę z życia. Każdy z nas wie, że jeżeli komuś z naszych bliskich dzieje się krzywda, jesteśmy w stanie naprawdę oddać wszelkie pieniądze, wszelkie środki, aby tej osobie pomóc. No i tak naprawdę głoszenie teorii, że śmierć mózgu nie istnieje i że pan profesor jest w stanie wybudzić każdego u siebie w prywatnej klinice, za którą te rodziny muszą zapłacić, bo to tak się najczęściej kończy, no jest to w jakiś sposób wykorzystywaniem nieszczęścia tych ludzi, no bo ja wiem, że ludzie mogą pewne rzeczy nie wierzyć, mogą czegoś nie rozumieć. Natomiast ważne, żeby nie mylić tego stanu śmierci mózgu na przykład ze śpiączką, bo doskonale wiemy, że istnieją kliniki budzi, gdzie ci pacjenci są wybudzeni, tylko ci pacjenci po prostu z nieznanych nam przyczyn nie mogą odzyskać świadomości, ale nie są wentylowani, nie wymagają wlewów amin, które tak naprawdę podtrzymują funkcję serca. Te osoby zwyczajnie mogą uzyskać świadomości, natomiast osoba ze stwierdzoną śmiercią mózgu jest w pełni zależna od respiratora, od amin presyjnych, no i od takiej naprawdę intensywnej opieki medycznej. No więc to jest niestety, tak kończąc ten wątek, jest to po prostu zwykłe naciąganie i oszukiwanie ludzi w nieszczęściu. Dobrze, a tutaj już jeżeli się rozpoczyna procedura cała transplantacji, mamy dawcę, jest biorca, czy rodzinie dawcy, biorcy jest oferowana pomoc jakaś specjalistyczna, bo dla jednej, jak i drugiej strony jest to naprawdę bardzo duże przeżycie, co też sam bardzo dobrze wiem. Ja oczywiście znam to bardziej od strony biorcy. Trudniej mi się jest wypowiadać od strony dawcy, ale wydaje mi się, że też pewnego rodzaju pomoc takie rodziny powinny otrzymywać. Jak najbardziej. Pacjent, powiem może, jak to wygląda w przypadku serca. Najczęściej transplantacje serca są wykonywane pacjentom w trybie pilnym, czyli tak naprawdę, którzy są uzależnieni od wlewu leków inotropowych lub tak naprawdę od mechanicznego wspomagania krążenia, czyli to są pacjenci, którzy zwyczajnie muszą cały czas przebywać i oczekiwać na tą transplantację w szpitalu. I każdego dnia mogą skorzystać z pomocy psychologa. Natomiast co do samych rodzin dawców, to jak najbardziej taka sama pomoc jest im oferowana na każdym etapie. Tylko myślę, że nasze społeczeństwo też jest takie, że jednak najczęściej ta pomoc jest odrzucana, że każdy uważa, że sobie z tym sam poradzi. Jeżeli widzimy, że ta rodzina może wymagać takiego wsparcia w tej trudnej chwili, to generalnie zawsze dostaję taką informację,
Natomiast staramy się, aby jednak mimo wszystko, jeżeli będzie istniała taka potrzeba, żeby ten psycholog gdzieś tam był w pobliżu. Często tak się dzieje, kiedy sprawa dotyczy jednak dzieci, bo myślę, że jednak to jest to, co rodzice przeżywają najbardziej, to też widzimy. Znaczy ja sam zauważam dużą trudność w takich rozmowach, że do tych rodziców ta informacja no, trudniej dociera. Natomiast co do samych rodzin już biorców, najczęściej jest tak, że te rodziny, one są przygotowane już wcześniej na to. To rzadko kiedy to jest taka sytuacja, że ktoś dzisiaj trafia na listę pilną i jest tak w ciężkim stanie i w tym samym dniu dostaje zgłoszenie serca. Najczęściej jednak ten proces trwa, z racji tego chociażby tych narządów nie jest tak dużo, nie są dostępne dosłownie w ciągu kilku godzin, więc każdy ma czas, aby się z tą informacją pogodzić. Natomiast ja też widzę to w troszeczkę w innym świetle, że ta rodzina, która czeka, aż się znajdzie narząd dla jego bliskiego, to raczej wypatruje tego z taką nadzieją i radością. Są to zupełnie inne emocje niż mówimy tutaj o donacji, gdzie raczej ta informacja do bliskich trafia raczej jak taki grom z jasnego nieba, bo to się najczęściej dzieje wszystko w ciągu krótkiej chwili, że ktoś umiera najczęściej w jakichś tragicznych okolicznościach. No więc myślę, że tu jest dużo większe zapotrzebowanie na takie wsparcie. Niemniej jednak uważam, że pacjenci, którzy oczekują na pilną transplantację, powinni mieć tak naprawdę taką opiekę, może trudno powiedzieć, 24 godziny na dobę, natomiast na pewno bez żadnych ograniczeń. No, im większy szpital, tym tych psychoterapeutów, psychologów, to są większe zespoły. Wiem, że są szpitale, w których te zespoły liczą po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. No więc myślę, że w tych czasach każdy widzi znaczenie jednak tej psychoterapii, co tak naprawdę przekłada się później na lepsze efekty lecznicze. Jeśli chodzi też o rodziny, o kontakt, o dane dawców, biorców, różnie jest to pokazywane, czy to w filmach, czy też różnie słychać na przykład, że w innych krajach te rodziny się kontaktują lub otrzymują na przykład informacje, jak się czują osoby, które otrzymały narządy od bliskiej osoby. Wiemy my też sami ostatnio u nas na profilu, mówiliśmy o tym, żeby nie podawać też swoich danych, nie mówić daty, kiedy się miało operację, aby też nie można było jakoś tak łatwo namierzyć tych osób i skontaktować się. Jak to wygląda ze strony szpitala? Dlaczego te informacje nie są podawane? Tak naprawdę nigdy nie mamy pewności, jak ta relacja by przebiegła. Czy osoba, czy rodzina dawcy nie czułaby pewnej takiej własności do tego narządu i czy kontakt z tym biorcą nie byłby zbyt trudny. Myślę, że te osoby, które są po transplantacji i tak mierzą się z dużym obciążeniem, co często słyszymy, że oni żyją dzięki temu, że ktoś się umarł i myślę, że to już jest spore obciążenie. Natomiast nie staramy się przykładać do tego ręki, aby ułatwić ten kontakt. Wiemy, że w dzisiejszych czasach internetu i tak naprawdę mediów społecznościowych, które chyba są głównym takim nośnikiem informacji, nie jest wcale trudno, aby ci ludzie złapali jakiś kontakt. Niemniej jednak, no, naprawdę nie mam pojęcia, jak takie relacje mogłyby przebiegać. Może się to obyć zwykłym podziękowaniem i wdzięcznością, bo kiedyś sam się zastanawiałem, czy jeżeli to ja bym był osobą po transplantacji, to czy chciałbym wiedzieć, czy nie. Czy jeżeli to ktoś z moich bliskich byłby dawcą, to też czy chciałbym wiedzieć, do kogo trafiły te narządy. Myślę, że dla nich takim potrzebną informacją i często co im wystarcza, rodzinom dawcy,
jest informacja, że te narządy po prostu podjęły funkcję, że żyją tutaj dalej, że uratowały komuś życie i często to w zupełności im wystarcza, nie chcą wiedzieć nic więcej. Oczywiście są osoby, które chciałyby wiedzieć wszystko, natomiast jak najbardziej naszym obowiązkiem jest chronienie danych biorcy, tak samo jak i danych dawcy. Byłem też na spotkaniu w szkole z młodzieżą, na którym był poruszony też temat handlu narządami. Czy na ten temat mógłbyś się wypowiedzieć, jak to wygląda, czy to w ogóle jest możliwe i jeżeli w jakikolwiek sposób gdzieś by się to odbyło, jakie konsekwencje później mogą taką osobę spotkać? Tak naprawdę my każdego roku musimy wysyłać do Poltransplantu informacje, taki raport dotyczący osób, które zostały przyjęte do naszej poradni transplantacyjnej pod opiekę, a nabyły narząd w innym kraju. Nabyły, czyli mam na myśli, że nabyły przeszczep, miały ten wykonany, bo oczywiście takie sytuacje się zdarzają. Mamy w poradni pacjenta, który pojechał na wakacje do Hiszpanii, jak dobrze pamiętam. Tam dostał zapalenie mięśnia sercowego, musiał mieć mechaniczne wspomaganie krążenia i tam został przeszczepiony. Więc wraca do nas, jest pod naszą opieką. Natomiast ma udokumentowane przeszczepienie. Jest to odnotowane w ustawowych rejestrach transplantacyjnych. Natomiast nie słyszałem nigdy o sytuacji, aby dochodziło do nielegalnego przeszczepienia narządu na terenie Polski. Doskonale zdałem sobie sprawę, że handel narządami istnieje i myślę, że nie trzeba mieć, wystarczy wpisać tak naprawdę taką frazę w wyszukiwarce i zobaczymy grono osób, które pokazują bliznę po usunięciu nerki, która najprawdopodobniej, mam nadzieję, że została świadomie sprzedana, a ci ludzie nie padli ofiarami po prostu handlu ludźmi. Niemniej jednak są to kraje, które tak naprawdę są krajami ubogimi, a ten system prawny działa tam różnie. Ten system transplantacyjny i wszystkie z tym związane zapisy są tak naprawdę jasno określone i dopasowane do prawa Unii Europejskiej, więc wystarczy wejść na stronę Poltransplantu w zakładkę prawo i tam mamy każdą jedną dyrektywę, ustawę czy obwieszczenie, które jasno mówi, kto może otrzymać narząd, co wolno robić, a czego nie wolno. Natomiast co by było, jeżeli ktoś by do kraju przyjechał z nielegalnie nabytym przeszczepieniem narządu? Ciężko jest mi powiedzieć. Tak naprawdę na pewno musiałyby być o tym poinformowane takie instytucje jak Poltransplant i szczerze mówiąc policja, no bo mierzymy się tutaj z jakimś jednak może i przestępstwem. Pytanie moje jest, czy te osoby miałyby prawo do refundacji leków immunosupresyjnych. No i się ostatecznie z taką sytuacją nie spotkałem i powiem szczerze, że nie wiem, jak to jest ostatecznie w prawie. Natomiast właśnie pytanie jest takie, bo może ile kogoś byłoby stać na jednorazowy wydatek za granicą, żeby taki narząd nabyć. Pytanie, czy ktoś jest w stanie zaryzykować, no bo doskonale wiemy, jak to wygląda z przeszczepieniem, że jest to immunosupresja, osłabienie organizmu. No i jak te zabiegi nielegalnie wyglądają, to domyślam się, że tam ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże. To jest raz. Dwa, jeżeli taka immunosupresja nie byłaby refundowana osobom, które nie nabyły legalnie narządu, to czy kogoś byłoby stać na te leki immunosupresyjne przez okres 5, 10, 20 czy 30 lat, no bo wiemy, że ceny pełnopłatne tych leków wcale nie są niskie. No więc tu jest kilka wątków. Na szczęście my w swojej pracy o tym nie słyszymy, bo na terenie Polski myślę, że nie dochodzi do takich incydentów. Patrząc się na tak naprawdę skromną ilość personelu, która pracuje przy donacji i transplantacji,
To trudno jest mi sobie wyobrazić, że ktoś byłby w stanie podjąć takie ryzyko przestępstwa, a później tak naprawdę utraty możliwości wykonywania zawodu, aby taki proceder się odbywał na terenie Polski. A jakie są perspektywy rozwoju transplantologii w najbliższych latach? Co możemy też jako społeczeństwo zrobić poza tym, że będziemy rozmawiać i uświadamiać ludzi na ten temat? Czy coś jako społeczeństwo możemy tutaj w tym temacie jeszcze więcej zrobić? Myślę, że są już takie dwa kierunki, które pozwalają tak naprawdę i to funkcjonuje chociażby w Hiszpanii. Dwa kierunki, które mogą zwiększyć liczbę wykonywanych transplantacji. Jest to dawstwo żywe, czyli to, co u nas tak naprawdę w jakiś sposób raczkuje i dalej ta liczba przeszczepianych chociażby żywych nerek, czyli od dawcy spokrewnionego lub bliskiego, który ma zgodność, przeszczepiona osobą tak naprawdę oczekującym, dializowanym albo jeszcze takim z wyprzedzającym przeszczepem, którzy jeszcze nie rozpoczęli dializ, jest cały czas mała. To samo dotyczy wątroby, że jednak to dawstwo żywe no dalej jest, myślę, w niezadowalającej liczbie procencie wykorzystane, jakby mogło tak naprawdę funkcjonować. No u nas to jest chyba około 10% wykonywanych transplantacji nerek od dawców żywych. W innych krajach jest to rzędu 40%. Jest jeszcze coś takiego jak dawstwo Witamy. Po zatrzymaniu krążenia. Mówimy o dawcy zmarłym, który umiera w mechanizmie śmierci mózgu. I to jest dawca zmarły, tak naprawdę z zatrzymaniem krążeniem mózgowym. Ale jeżeli dochodzi u pacjenta na przykład na ulicy do zatrzymania krążenia, bo ktoś ma zawał serca i tą osobę nie możemy wyresuscytować. Przyjeżdża zespół ratownictwa medycznego, pacjent jest zaintubowany, jest założone urządzenie do kompresji klatki piersiowej, mija odpowiedni czas resuscytacji, powiedzmy 40 minut i to serce w ogóle nie podejmuje żadnych czynności, to w krajach Europy Zachodniej takiego pacjenta jest podłączane płuco serce, czyli urządzenie, które pozwoli na utlenowanie krwi i w jakiś sposób odżywienie tych narządów, a głównie chodzi tutaj o nerki i wątrobę. Jest zbierana w tym czasie autoryzacja, czyli sprawdzane jest, czy pacjent nie zgłosił sprzeciwu. Weryfikowana jest historia medyczna, czy nie ma takich przeciwwskazań medycznych, a także wykonywane są badania laboratoryjne, czy te narządy laboratoryjne i obrazowe, czy te narządy, kolokwialnie mówiąc, nadają się do pobrania i przeszczepienia. W jaki sposób system prawny pozwala nam, aby to wykonać? Gorzej jest z refundacją, tak naprawdę z przeszkoleniem personelu i z wykorzystaniem tej metody. No i jest to kierunek, w którym, myślę, zmierzamy. I Poltransplant, i ministerstwo jednak pomalutku robimy ruchy w tę stronę, aby jednak włączyć to do naszej codziennej pracy i aby te pobrania miały miejsce, miały incydentalne pobrania kilka lat też w Polsce. No więc myślę, żeby wyniki były dobre, to trzeba się do tego odpowiednio przygotować, no bo jednak musi to być współpraca wielu jednostek, tak jak jest chociażby przy donacji od osób zmarłych, gdzie jest jak zaangażowanych naprawdę kilkanaście osób, aby tego dawcę zgłosić, podtrzymać jego tak naprawdę funkcję narządów i żeby do tego pobrania doszło. Więc myślę, że to są dwa takie kierunki, którymi powinniśmy zmierzać, aby poprawić tą liczbę pobieranych i przeszczepianych narządów. A jeśli chodzi o takie prawne i administracyjne aspekty poza świadomością społeczeństwa, to jakie są jeszcze problemy takie w transplantacji, w zgłaszaniu dawców? Myślę tak naprawdę, że to jest, można to powtórzyć, taka świadomość społeczna, ale nie mam na myśli tylko tutaj świadomości przeciętnego obywatela, ale także medyków, bo jednak nie ma co owijać bawełnę. Ta świadomość wśród medyków też wcale nie jest jakaś na bardzo wysokim poziomie i jednak okazuje się, że są szpitale, które do tej pory nie zgłosiły ani razu jednego dawcy.
I wynika to nie z racji tego, że ten szpital robi to po złości, tylko z racji tego, że nie ma tam odpowiedniej świadomości. Bardziej mam tu na myśli, że niektóre zespoły z automatu dyskwalifikują dawcę, bo uważają, że ten stan infekcyjny albo metoda, albo choroba współistniejąca dyskwalifikuje tę osobę z donacji, co nie zawsze jest uzasadnione. Więc myślę, że to dodatkowo jednak nie ma co oszukiwać, że zgłoszenie takiego dawcy jest to ogromne obciążenie i fizyczne, i finansowe dla szpitala. Zaangażowanie personelu, ilość badań, którą trzeba wykonać, jednak w jakiś sposób rozbija codzienną pracę tego oddziału i wymaga zaangażowania na najczęściej dodatkowych dwóch osób. Więc to jest tak naprawdę taki problem, a przy coraz mniejszej liczbie personelu medycznego trudno jest jeszcze, a tak naprawdę zwiększającej się liczbie obowiązków, trudno jest jeszcze znaleźć dodatkowe osoby i dołożyć im dodatkowe obowiązki. No więc tu widzimy też pewną trudność. Czy jest coś, co jeszcze od siebie chciałbyś dodać? Od siebie mogę w sumie dodać to, co pewnie już niejednokrotnie powtarzałem, że ważna jest, myślę, taka solidarność jednak, bo to, że teraz jesteśmy zdrowi, że nie potrzebujemy transplantacji, albo że nie rozmawiamy z rodziną odnośnie naszego ciała po naszej śmierci, czy śmierci naszych bliskich, bo uważamy, że to nas nie dotyczy, myślę, że jest jak najbardziej błędne, bo nie wiem, czy za kilka lat to nie my będziemy potrzebowali transplantacji narządu, lub czy to nie my spotkamy się z koordynatorem transplantacyjnym w rozmowie odnośnie autoryzacji pobrania czy naszych bliskich, czy nasi bliscy się nie będą musieli mierzyć z rozmową odnośnie autoryzacji pobrania moich narządów. I myślę, że każdy z nas powinien ściągnąć taki obowiązek podejmowania decyzji, takie obciążenie z naszych bliskich. Po prostu powinniśmy im powiedzieć, że taka jest nasza decyzja i prosimy, aby ją uszanowali i przekazali ją w tym trudnym momencie, bo doskonale my widzimy to w naszej pracy, że nigdy nie wiemy, kiedy ten moment nastąpi i kiedy dojdzie do nieszczęścia, a tu niestety nie ma reguły, czy to jest osoba, która ma 60 lat, 70, czy która ma 18 czy 20. Więc to tak naprawdę z punktu widzenia koordynatora transplantacyjnego chciałbym przekazać i zachęcić tak naprawdę. Może ten podcast będzie taką zachętą, aby nawiązać rozmowę ze swoimi bliskimi, bo ta rozmowa raczej nie powinna być rozmową o śmierci, o końcu życia, tylko takim zwyczajnym załatwieniem spraw, które kiedyś i tak ktoś za nas będzie musiał załatwić, albo my za kogoś, więc myślę, że możemy to sobie ułatwić i pewne rzeczy omówić teraz. Tak, myślę, że to bardzo ważne jest, co powiedziałeś, żebyśmy też pomyśleli o naszych bliskich, że nie rozmawiając na ten temat, to też ich stawiamy w takiej trudnej sytuacji, a po odbyciu takiej rozmowy i tutaj no, też możemy sobie mówić, że nie ma dobrego momentu na taką rozmowę, ale no, tak jak powiedziałeś, no, możemy na ten temat rozmawiać w każdej chwili, niekoniecznie to musi być rozmowa na temat naszej śmierci. Także no tutaj jak najbardziej dziękuję Ci za te słowa. Mam nadzieję, że wiele osób usłyszy je, dotrze to do wielu osób i będą miały taką okazję, żeby się zastanowić i naprawdę porozmawiać się z najbliższymi, ze znajomymi i z przyjaciółmi. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego, jak najmniej problemów, oby ta świadomość się zwiększała i te rozmowy nie były trudne. To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie do podcastu i mam nadzieję, że właśnie dzięki takim spotkaniom i rozmowom ta świadomość będzie coraz większa. Dziękuję serdecznie.